Witam państwa, Piotr Barałkowski, witam w części programu, którą mam zaszczyt dla państwa prowadzić, przedstawiać. Proszę państwa, coś wyjątkowego wydarzyło się w ostatnich godzinach, dlatego troszeczkę zmieniliśmy scenariusz naszego programu. Naszym gościem miał być Kornel Morawiecki i coś wydarzyło się po drodze panu Morawieckiemu, natomiast inną sprawą jest też ruch i wrzawa w internecie, który ten ruch i ta wrzawa pojawiły się po wypowiedzi dla niemieckiego pisma Die Welt, po wypowiedzi ministra Czaputowicza, polskiego nowego ministra spraw zagranicznych, który powiedział temu dziennikowi bardzo opiniotwórczemu o dużym nakładzie wydawanemu w Niemczech, że nie jest żadnym problemem, a dokładnie kein Thema, żadnym tematem dla nowego polskiego ministra i nowego polskiego rządu sprawa reparacji wojennych. Tu widzimy ten artykuł. To rzeczywiście wzbudziło duże wrzenie w polskich elitach, wśród także czytelników i widzów naszego portalu, naszej telewizji, no bo to jest kopernikańska zmiana. Mamy na linii posła Bartłomieja Wróblewskiego. Dziś już komentował dla nas tą sprawę pan Arkadiusz Mularczyk. Stwierdził, że minister po prostu pojechał nieprzygotowany do Niemiec. Panie Bartłomieju, czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę pana dobrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam, panie pośle. Jaka jest pana opinia na temat tej wypowiedzi ministra Czaputowicza dla niemieckiego Die Welt? To znaczy, ja na podstawie jednej wypowiedzi medialnej dla jednego z mediów zagranicznych, no Die Welt jest ważną gazetą, ale jest to tylko jakaś jedna konkretna wypowiedź, nie wyciągałbym żadnych przedwczesnych wniosków, nawet jeśli chodzi o stanowisko samego ministra. Tym bardziej oczywiście wiemy, że stanowisko polskiego rządu jest w tej sprawie inne. Natomiast z jednej strony mamy relacje międzynarodowe i być może pewną ostrożność tutaj ministra. Z drugiej strony wiemy, że ta sprawa jest ważna w Polsce i dla nas. I trwają intensywne prace analityczne dotyczące kwestii reparacji. Zajmuje się tym pan poseł Mularczyk, ale także wiele innych, ale przynajmniej kilka innych ośrodków, na przykład Instytut Zachodni w Poznaniu, bo ta sprawa jest sprawą niezałatwioną po wojnie. Jest to sprawa ważna, bo wiemy, jak wielkie straty, szkody poniosła Polska, ponieśli Polacy w czasie okupacji niemieckiej, w czasie działań wojennych, działań, za które odpowiedzialność ponoszą tylko i wyłącznie Niemcy. Nie było tu żadnego współudziału strony polskiej, a więc jest to sprawa ważna i to sprawa, która nie jest sprawą zamkniętą. No, ja zapytam wprost, panie pośle. Pan tutaj uspokaja widzów naszego programu, uspokaja pan osoby zaangażowane w kwestie reparacji, a przecież nie ma chyba polskiej rodziny, która by w czasie okupacji czegoś nie straciła. Tu rzecz dotyczy wielu milionów Polaków, chyba pana rodziny i mojej także, jak znam te obie rodziny. Więc panie pośle, czy może to jest tak, że w ramach rekonstrukcji zaproponował Mateusz Morawiecki taki oto rząd, który będzie bardziej otwarty, ale przez to także bardziej spolegliwy dla partnerów zagranicznych, spolegliwy dla Niemiec. Czy taka obawa pana zdaniem jest nieuzasadniona, jest przedwczesna? Moim zdaniem ta obawa jest przedwczesna. Nie znamy poglądów, ja nie znam w każdym razie tak naprawdę poglądów ministra Czaputowicza na tą sprawę i nie znam jakichś nowych poglądów rządu na tą sprawę. Myślę, że ta sprawa będzie nadal podnoszona, bo ona jest ważna. Natomiast tak jak powiedziałem, no, pewną ostrożność zachowałbym, aby na podstawie jakiegoś jednej wypowiedzi, jednej rozmowy, szczególnie w kontaktach międzynarodowych, gdzie pojawia się dodatkowo kwestia nieprecyzyjności języka, wyciągać właśnie przedwczesne wnioski. Przyzna pan, że jest to wypowiedź z tej perspektywy niepokojąca. No ona musi budzić pewne niepokoje, o których mówiłem wcześniej. Przyzna pan, że to tak można postrzegać.
czas i w tej sprawie pewna klarowność jest konieczna i myślę, że w najbliższym czasie jakby będzie tutaj jasne stanowisko rządu w tej sprawie. Dopóki go nie ma, nie podgrzewał atmosfery, raczej podchodził do tego z pewnym dystansem. Sprawa jest ważna i na pewno tej sprawy nie pozostawimy. Wiem, że pan ma mało czasu. Na koniec jeszcze tylko krótkie pytanie, bo minister Czaputowicz ma taką oto historię, że przecież był współtwórcą ruchu Wolność i Pokój w latach 80. Potem miał romans z Unią Wolności. Czy pana zdaniem nie jest to minister ze zbyt odległej bajki w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu dobrej zmiany? Jak pan to widzi? Znaczy, nie znam na tyle ministra Czaputowicza, żeby wystawiać tu jakieś jednoznaczne oceny. Na dzisiaj byłbym ostrożny, jeśli chodzi o tą sprawę. Sprawa jest ważna i na pewno nie zamierzamy tej sprawy pozostawić. Także dlatego, o czym pan mówił. Każdej polskiej rodziny, czy niemal w każdej rodzinie są osoby, które mocno ucierpiały w czasie wojny. Wiemy, ile straciła Polska. Natomiast oczywiście też trzeba powiedzieć inną rzecz, że jedną rzeczą to jest stanowcze stawianie ważnych dla Polski spraw. Z drugiej strony istotny jest moment i pewna elastyczność w dyplomacji i od tego też nie uciekniemy. Myślę, że rząd Mateusza Morawieckiego, sam Mateusz Morawiecki, ale nie tylko oni, bo także myślę, że Prawo i Sprawiedliwość stara się niektóre, powiedzmy, spory międzynarodowe w jakiś sposób wyciszyć i pewna dyplomacja w związku z tym, ważenie słów i jest w tym momencie, wydaje się, także konieczna. Jedna i druga sprawa jest istotna. Z jednej strony dalsze prace i dobrze przygotowanie się do kwestii, do sprawy reparacji, która nie może zostać zamknięta, a z drugiej strony no, pewna elastyczność, której potrzebujemy w stosunkach międzynarodowych. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Wyrwaliśmy pana z codziennych obowiązków. Dziękuję panu za ten komentarz. Proszę państwa, dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Proszę państwa, to nie ostatni głos, który w tej sprawie mamy zamiar dla państwa przedstawić. Zaprosiłem też do skomentowania tej sprawy posła Tadeusza Iwińskiego. Oczywiście z zupełnie innych pozycji. Przypomnijmy jednak, że poseł Iwiński był ministrem spraw zagranicznych, zajmował się tymi sprawami, o których tu mówimy. Dyplomacja dla niego jest chlebem powszednim i zna osoby, także po stronie niemieckiej, które są interlokutorami w tych kwestiach polskiego rządu. Chciałbym zapytać posła, pana Tadeusza Iwińskiego, już obecnie wiadomo, SLD nie jest w parlamencie, więc jest posłem poprzedniej kadencji, zapytać go o to, no jak to widzi właśnie z perspektywy takiej praktycznej. Czy jest proste przełożenie tych działań na skuteczność? Czy takie diktum polskiego ministra może przynieść odpowiednie efekty? I czy w ogóle jest o co walczyć? Jego zdaniem, mówimy o wymiarze praktycznym, o celowości walki o reparacje. Panie profesorze, czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę. Właśnie. I stąd pierwsze pytanie. Może zaczniemy od spraw generalnych. Czy pana zdaniem w ogóle starania o reparacje mają sens? W moim przekonaniu nie mają sensu. Ja w październiku napisałem taki obszerny artykuł Rzeczpospolitej, który zatytułowałem "Groźba silniejsza od ruchu". No, sytuacja jest taka, czy się komuś podoba, czy nie, że cztery mocarstwa okupacyjne Niemiec, a więc Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, w 1953 wszystkie zrezygnowały z reparacji, bo jak wiadomo, Polska miała tylko otrzymać 15% tych reparacji, które ZSRR otrzymywał, z tego względu, że z trzech państw, inaczej powiedzmy, że z trzech stref zachodnich powstała Republika Federalna Niemiec, a ze strefy radzieckiej powstała NRD, więc w interesie każdej z tych dwóch stron, wschodu i zachodu, było umacnianie własnego państwa.
Więc prawnie nie było takiej możliwości, więc ja się w ogóle szczerze mówiąc dziwię, że... Panie profesorze, proszę mi to wytłumaczyć. Ja przepraszam, że od razu dopytam, ale proszę mi to wytłumaczyć. Jednak my jesteśmy w innej sytuacji. Przecież nie my mieliśmy strefę okupacyjną. No i dodać trzeba, że to przecież my ponieśliśmy największe straty w II wojnie światowej, oczywiście proporcjonalnie do naszego potencjału. No więc czy można tą sytuację przełożyć, sytuację wielkich mocarstw, tak jak pan mówi, okupujących przez Bizonia, Trizonia, okupujących przez pewien czas tereny dzisiejszych Niemiec, do naszej, no nieco innej jednak. No to prawda, ale szczerze mówiąc, większe straty, jeśli tak to liczyć, chociaż to jest dziwne, w Polsce to jest mało poruszane, poniosła Białoruś, gdzie proporcjonalnie zginęło najwięcej ludzi, ale oczywiście ogromne były straty Polski. Tylko rzecz w tym, że domaganie się w tej chwili reparacji, po tym, gdy Polska w sensie prawnym wielokrotnie przyznawała, nie poruszała tej kwestii, że istniejące status quo po 53 roku, później, gdy była konferencja 4 plus 2 1999 roku, jest nienaruszalne, oznaczałoby w istocie naruszenie ładu jałtańsko-poczdamskiego. No przykro to powiedzieć, ale tak to jest, co naturalnie nie oznacza, że nie należy na przykład, że wciąż ci robotnicy przymusowi i tak dalej, więźniowie czy ich potomkowie, tych, którzy byli w obozach koncentracyjnych, mogli ubiegać się i ubiegali się, często dostali i być może trzeba przeznaczyć i te rozmowy, które doprowadziły, jak widać, do tego, że powstanie wspólna komisja polsko-niemiecka. To inna sprawa, że jak mówił Churchill, jak nie wiem, co robić, to powołuje komisję. Ale ta komisja będzie działać oczywiście i jakieś jeszcze rekompensaty dla Polski mogą być, ale na pewno nie będą nazywane reparacjami. Jest to zmiana atmosfery, na pewno pozytywna. Minister Waszczykowski, którego dobrze znam osobiście, bo między innymi przez tyle lat byliśmy razem w prezydium Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, no jednak działał jątrząco i poprzedni rząd działał jątrząco, więc nie wiadomo, czy to wystarczy dla poprawy stosunków polsko-niemieckich, ale jest to bez wątpienia Proszę jeszcze pozwolić zwrócić uwagę na jeden aspekt, zanim przejdziemy do konkretnie wypowiedzi ministra Czaputowicza. No to proszę mi pozwolić jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że jednak nie byliśmy wówczas suwerennym państwem. I czy my możemy, że tak powiem, no, polegać na tych wszystkich decyzjach, które tak naprawdę należały do Związku Sowieckiego, bo te zaniechania, o których pan mówi, no to przecież były zaniechania niepodległego państwa, tylko niesuwerennej Polski pod sowiecką okupacją. Nie zgadzam się z panem ani ze słownictwem, którego pan używa. Polska była niepodległa, nie była pod okupacją. Polska nie była suwerenna, ale tutaj to jest oczywiste, ale wtedy bardzo duża grupa państw nie była suwerenna, więc Polska była podmiotem prawa międzynarodowego, była członkiem ONZ-u, była członkiem głównych organizacji międzynarodowych, więc to w ogóle jest uboczny wątek. Wtedy stroną, powtarzam, w sprawie reparacji był Związek Radziecki, nie Polska. Polska nie była stroną, która miała otrzymać pieniądze na podstawie... Panie profesorze... Nie była, czy nam się podoba, czy nie, ale nie byliśmy. Ja właśnie o tym mówię, panie profesorze, czyli my nie byliśmy wówczas stroną, no i czy teraz, gdy po latach uzyskaliśmy pewną podmiotowość, no to czy teraz jako państwo niepodległe, no właśnie nie nadszedł czas na takie wnioski z naszej strony. Zanim przejdziemy, jeszcze raz mówię do wypowiedzi ministra Czaputowicza, jeszcze zwrócę uwagę, że są państwa, teraz Grecy, Włosi, którzy idą tą drogą także. Nas domagać reparacji w sprawie Zaolzia, nie, to jest w ogóle szaleństwo, gdy byliśmy w takim toku myślenia. Myśmy otrzymali jako rekompensatę za ziemię wschodnie, znacznie lepiej rozwinięte ziemię zachodnie. Oczywiście z tych ziem Rosjanie wywozili, armia radziecka wywoziła wiele dóbr. No to się nie wróci do tego. To było od początku skazane z prawno-międzynarodowego punktu widzenia na porażkę. Tu się pewnie nie przekonam. Pięknie się będziemy różnili. Ja tylko to spuentuję takim zdaniem. Lepsze są nieprzyjemne prawdy niż przyjemne iluzje, mawiał Kennedy. I to jest klasyczny przypadek. Nieprzyjemną prawdą jest to, że na żadne reparacje nie mogliśmy,
Ja nawet rozmawiałem kilka razy z posłem Mularczykiem, którego dobrze znam jeszcze z działalności w Radzie Europy, i mu mówiłem przecież, jak ksiądz ma gdzie, przepraszam, no, ale taka była polityka, przepraszam, hunt wejwijskiego skrzydła Prawa i Sprawiedliwości, no i która pogorszyła nasze stosunki z naszym głównym partnerem politycznym w Europie, z największym partnerem gospodarczym, obroty ponad 100 miliardów euro. No szkoda po prostu słów. No to, szkoda po prostu słów. To tu mówię, ta polemika mogłaby trwać dalej. Pewnie zdania są różne i trudno będzie znaleźć kompromis. Natomiast... Ale prawnie jest sprawa jasna, No to nie też, ma dwóch zdań. To też różnie jest interpretowane. Natomiast wróćmy do wypowiedzi ministra Czaputowicza. Napisał pan artykuł, gdzie mówi pan, że groźba jest czasami bardziej skuteczna, czy bardziej... Nie, właśnie, to jest różnica. No ta groźba jest silniejsza od ruchu. Nie, ona nie jest skuteczna. Właśnie to jest, wie pan, to jest tak, jak mówią Francuzi, przepraszam, c'est le ton qui fait la chanson. To jest ton, który czyni sens piosenki. Groźba właśnie nie była skuteczna, nie jest skuteczna, natomiast ona była silniejsza od rzeczywistego ruchu. Więc to są dwie zupełnie różne kwestie. Czyli ze swojej perspektywy przyjął pan wypowiedź ministra Czaputowicza pozytywnie, jako no, pewien oddech w stosunkach polsko-niemieckich. Tą wypowiedź dla Die Welt. Jak najbardziej. Nie tylko dla Die Welt, no, ale wie pan, w ogóle zorganizowanie konferencji prasowej przed wyjazdem do Berlina z dziennikarzami i tak dalej. Jakby dobra oprawa. No, w dyplomacji, ja nie chcę przytaczyć rozmaitych anegdot i powiedzeń na ten temat, w zasadzie dyplomata nie powinien mówić nie, powinien mówić być może i tak dalej. A tu po prostu minister Waszczykowski, którego poznałem pierwszy raz, gdy został odwołany przez premiera Cimoszewicza w 2002 roku z funkcji ambasadora w Teheranie, i pamiętam, kierowałem wtedy delegacją rządową z grupą kombatantów, którzy jeszcze żyli, którzy z armią Andersa przeszli granice Związku Radzieckiego do Iranu, i cały Iran do dziś jest usiany grobami polskich kombatantów. Notabene to jest przykład, jak nas szyicki Iran przyjął 110 tysięcy żołnierzy, 70 tysięcy i ponad 40 tysięcy cywilów. Pasjami mógłbym słuchać pana nie, różnych krytyka, wycieczek są naprawdę interesujące. Przez pana ministra Waszczykowskiego, ale... tylko pół zdania. Niemców na przykład, nie wiem, za to, że przyjmują uchodźców. Absurdalna krytyka ministra Błaszczaka, że w Niemczech jest polityka wielokulturowości, która na przykład w Kanadzie jest wpisana do konstytucji, w Australii de facto też wielokulturowość, i w Polsce, że myśmy się zachowali no bezsensownie, na przykład nie przyjmując chociaż małej grupy uchodźców, że nie słuchając papieża Franciszka, polskiego kościoła, żeby utworzyć korytarze humanitarne, to myśmy zarzucali Niemcom, że oni przyjmują uchodźców. Oczywiście Niemcy i pani Merkel... Bez ładu, bez składu, bez planu, co spowodowało zwiększenie przestępczości, co spowodowało liczne perturbacje w codziennym życiu Niemców i tak dalej. W porozumieniu, ale wie pan, ale co się stało? Niemcy w porozumieniu SPD z CDU, CSU powiedzieli, że będziemy przyjmowali w roku do 220 tysięcy uchodźców. Austria do 35 tysięcy. Migrantów przyjmuje Kanada 300 tysięcy w roku, a jeszcze niezależnie od tego uchodźców. Panie profesorze, ale my sobie musimy zadać pytanie, czy chcemy żyć w kraju, w którym wpisanym do konstytucji jest także to, że na przykład nie wolno krytykować ustawy aborcyjnej, bo tam trudno ją nazwać antyaborcyjną, ustawy aborcyjnej. Więc czy chcemy żyć w takiej Kanadzie, która jest jakże daleka od naszych wartości, czy chcemy żyć w Polsce nieco innej, i każdy kraj suwerennie wybiera sobie swoją drogę. Pan mówi o pewnych przykładach, ale zapomina pan o tym, że one są także wewnątrz tych krajów, o czym świadczy między innymi znakomity wynik Alternative für Deutschland, AfD, są mocno krytykowane i są wygaszane, panie profesorze, więc mówi pan o tym przyjmowaniu uchodźców, to się bardzo zmienia tutaj, teraz niestety mają rząd z lewicą, więc ta sytuacja może nie będzie tak ostro przyjmowana, ale jednak dojdźmy, bo jakby naszym tematem jest tutaj wypowiedź ministra Czaputowicza, czyli rozumiem, że z pana perspektywy to była dobra wypowiedź, ale też widzę pewną sprzeczność w niej, bo mówi pan
pan, że w dyplomacji mówi się półsłówkami, nie mówi się zamkniętych sformułowań, a tu jednak sformułowanie, że nie jest żadnym tematem dla polskiego rządu, no wytrąca nam kompletnie ten argument, ten jakiś miecz Damoklesa, powtarzam, który moglibyśmy tam gdzieś cały czas podnosić, albo jak Katon przypominać o pewnych sprawach, to nas pozbawia w ogóle tego argumentu, co chyba w dyplomacji nie jest dobre. Nie, ale to, że powstanie komisja naukowców, będzie dyskutować, to jest pozytywne, natomiast powtarzam, nie wiem, kto pierwszy wymyślił sprawę reparacji, czy mówił prezes PiS przy suszy na kongresie, ale to od początku było skazane, no przepraszam, ale to świadczyło o ignorancji, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe. Przykro mi to powiedzieć. Ktokolwiek to prezesowi podsunął, czy on sam to wymyślił, to świadczyło o ignorancji, prawda? Zupełnie. To było od początku, było wiadomo. To, co pan mówi o polskiej konstytucji, to nie jest prawda. Mówię tego człowiek, który był 4 lata członkiem Komisji Konstytucyjnej, która przygotowała ten projekt ustawy zasadniczej. Nie jest tak, że o aborcji niczego nie... Mówiłem o kanadyjskiej, kanadyjskiej mówiłem konstytucji. Ale no dobrze, no ale ja chciałbym, żeby Polska była w sensie otwartości, solidarności. Polska nie wykazała żadnej solidarności. I jak... I to jest, przepraszam, użyję ostrego słowa, haniebne, że państwo, w którym zrodził się ruch Solidarności, nie wykazuje żadnej solidarności. A o co chodziło, jeżeli chodzi o solidarność z Włochami, które przyjmują co roku od 100 do 150 tysięcy uchodźców i nie ma tam panie profesorze zamachu terrorystycznego. Bardzo ciekawie lubię pana słuchać, choć mam nieco inne zdanie na pana temat, no ale musimy już kończyć. Proszę mi wybaczyć, czas antenowy nie jest z gumy. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. Proszę państwa, no jak słyszeliśmy, został wezwany do tablicy nawet prezes Kaczyński. Czy on też zrozumie, że tak naprawdę minister Czaputowicz także jego o ignorancję posądził tym stwierdzeniem na arenie międzynarodowej, tym stwierdzeniem dla niemieckiego Die Welt, ale i dla innych tytułów prasowych tamże? No ciekawe. Ciekawe, jak się rozwinie ten konflikt, czy on będzie nabrzmiewał, czy zostanie wygaszony. Będziemy śledzili oczywiście kolejne wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, będziemy śledzili reakcję wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. No słyszeliśmy bardzo oryginalną i radykalną opinię pana Iwińskiego, która chyba idzie w ślad za tymi tezami ministra. Proszę państwa, już kończymy ten program, ale zapraszam was na kolejny na antenie telewizji w Polsce.pl. To będzie tydzień Michała i Jacka Karnowskich, ale tym razem nieco inaczej. Nieco inaczej, w nieco innym składzie. Proszę państwa, warto obejrzeć ten program. Warto zobaczyć, co się także w nim zmieni. Piotr Barełkowski, bardzo dziękuję. Oglądajcie telewizję w Polsce.pl.